stopy procentowe na poziomie 6,75%, ujemne stopy procentowe powyżej minus 10%, inflacja ponad 17%, która zdaniem specjalistów nie spadnie ani w tym roku, ani w kolejnym. Niepewny i niestabilny system powoduje, że samorządy stoją przed trudnymi wyborami, a te determinują wydatkowanie finansów publicznych. O tym, z jakimi trudnościami wskutek obecnej sytuacji zmagają się władze samorządowe, rozmawiali dziś podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów eksperci. Czy sfinansować szkołę, czy sfinansować drogę, czy sfinansować inną dziedzinę życia i w jakich proporcjach? Ważne jest, żeby w działalności samorządów znaleźć środki na wszystkie sfery funkcjonowania, żeby nie doprowadzać do powstawania luk. Oczywiście, jeżeli system jest stabilny, jeśli mamy niską inflację, łatwo jest prognozować finanse, stosunkowo łatwo jest także planować inwestycje. Pamiętajmy, że inwestycje samorządowe to inwestycje bardzo drogie, kosztowne, obarczone olbrzymią presją społeczną i jeszcze do tego niepodzielne. Co oznacza, że inwestycje rozpoczęte muszą zostać ukończone, co w warunkach wysokiej inflacji znacząco zwiększa koszty realizacji i projektów. Istnieje ryzyko, że wieloletnie przygotowywane inwestycje staną pod znakiem zapytania. Ratunkiem dla samorządów dotkniętych kryzysem wywołanym najpierw przez pandemię, a teraz wojną w Ukrainie może być zadłużenie. Brzmi kontrowersyjnie, jednak okazuje się skuteczne. Jeżeli koszty inwestycji rosną powiedzmy 20% rocznie, a samorządy płacą oprocentowanie roczne około 7-8%, to jest dużo, ale to jest ciągle poniżej inflacji. I może się tak zdarzyć, że samorządowi zwyczajnie opłaca się wziąć kredyt i nawet płacić tak wysokie odsetki, jakie ostatnio mamy, bo gdyby tego nie zrobił, to i tak ryzykowałby wzrost kosztów inwestycji w przyszłości. Jesteśmy w takich dziwnych ekonomicznie dzisiaj czasach, że mamy ujemne realne stopy procentowe, tak zwane. Ludzie, którzy mają depozyty, tracą swoje pieniądze, bo nie dostaną takiego procentu, jaka jest inflacja. A ci, którzy mają, korzystają z kredytów, czy nawet z emisji obligacji, niejako zyskują na stopie procentowej niższej niż inflacja. Samorządy stoją dziś przed wyzwaniami na szczeblu podstawowych potrzeb lokalnych społeczności. Problemy z każdym dniem się mnożą, bo nauczyciele domagają się podwyżek, ceny energii szybują w górę, a w wyniku braku węgla ludzie ogrzewają mieszkania czym popadnie, co z kolei powoduje nawracający problem smogu. W jaki sposób u nas w Chorzowie staramy się walczyć z inflacją? To na pewno robimy to, co Państwo też już wiecie, czyli ograniczamy wydatki nieobligatoryjne, takie jak szkolenie dzieci, młodzieży, czy jakieś dodatkowe zajęcia, co oczywiście odbija się na jakości życia naszych mieszkańców, no i powoduje, że nasi mieszkańcy nie są specjalnie z tego powodu zadowoleni. Ostatnio wprowadziliśmy do naszych umów na obsługę bieżącą, mówię tutaj o właśnie utrzymaniu zieleni czy odśnieżaniu, zapisy, które pozwolą ograniczyć zakres tych wydatków o 50%. Czego dziś potrzebują samorządy? Przede wszystkim utworzenia stabilnego systemu finansów samorządu terytorialnego. Służy temu racjonalne i, co ważne, wieloletnie planowanie budżetów, najlepiej w kilku wariantach.